Project. Dzień dobry. Hej, hej, hej. Mister Zak. Zak. Mama. To jest mama. Chyba nikt nie widzi. Hej, jestem Mr. B. Dzień dobry. Dobrze wiecie, że to, co jest najbardziej potrzebne naszym dzieciom, to nasza bliskość. Bliskość, obecność rodziców i wszystkich ludzi bezwarunkowo zakochanych w dzieciach. Jak widzieliście, mój 4-letni syn Zachariasz aktualnie nie chce współpracować, mimo mojej wielkiej miłości i chęci pokazania mu zabawek sensorycznych Lulalow. No ale w zamian mam ze sobą Lajnę, która jest dużo bardziej cierpliwa, no i nie będzie podbierała nikomu zabawek, na szczęście. Zabawki sensoryczne Lulalow świetnie spełniają rolę takiego uzupełniacza. One pomagają rodzicom nawiązywać jeszcze więcej bardzo ciekawych kontaktów z dziećmi. One wspierają rzeczy bardzo ważne, czyli zmysły naszych dzieciaków. Na początek sensoryczny termofor Super Toy Mr. B, którego mamy już tutaj. Poza tym to jest świetna pacynka. Zachariasz bardzo ją lubi. Do termofora, który sam w sobie jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ ma rączki, ma metki, które wystają i zaczepiają nasze dziecko. Do brzuszka Mr. B możemy włożyć wielorazowy ogrzewacz. Takiego się łatwo aktywuje, należy złamać taki element, który jest w środku i on potem jest ciepły i bardzo pomaga na przykład, kiedy dziecko cierpi na kolkę. Do termoforu dołączona jest instrukcja masażu brzuszka, proszę bardzo, możecie zobaczyć. Producenci upewniają się, że rodzice wiedzą, co robią. Chodzi o to, żeby integrować wszystkie zmysły dziecka i żeby dziecko było zdrowe, czyli wzrok, dotyk, słuch. Wszystkie zabawki Lulalow, także na przykład sensoryczna grzechotka albo piłka, układanka. Mówiąc szczerze, za każdym razem jak to robię, to zastanawiam się, jak to było. Stymulujemy też zmysły mamy. O, właśnie. Tak, piłka ma uszy, piłka ma elementy, dzięki którym możemy ją zawiesić gdzieś. Stymuluje zarówno zmysły, a później także zdolności manualne naszych dzieci. Co jeszcze mamy? Na przykład sensoryczną zawieszkę na smoczek. Proszę, ona otwiera się w ten sposób, a przy okazji jest też po prostu świetną zabawką. Zabawki sensoryczne Lulalow, a tutaj oczywiście w głównej roli Mr. B, szeleszczący Mr. B, to jest mini kocyk sensoryczny. One świetnie odpowiadają na rosnącą świadomość rodziców. Rodzice coraz częściej wiedzą, że chcą kształcić wszystkie zmysły dzieci. Chcą, żeby dzieci się rozwijały w zgodzie z tym, co je otacza. No i właśnie, te zabawki mają kontrastowe kolory. Już słyszeliście. Szeleszczą. Jeśli chodzi o termofor, to przy okazji termofor jest też ciepły, więc wszystko razem świetnie działa, kiedy dziecko ma blisko siebie właśnie te zabawki Lulalow. Zabawki Lulalow nie tylko podobają się dzieciom, ale też naprawdę bardzo się im przydają. Na pewno jednym z takich przedmiotów jest gryzak Lulalow. Gryzak, który jest wykonany całkowicie z naturalnego kauczuku pozyskiwanego z drzew
kauczukowca. To ważne, że jego ergonomiczny kształt faktycznie świetnie dopasowuje się do potrzeb dziecka. Łatwo jest go złapać, łatwo jest go sobie trochę w buzi pomemłać i to faktycznie przynosi ulgę biednym dziąsełkom dzieci. Wiemy, że patrząc na ząbkujące maluchy, serce nam się kraje i nie wiemy, jak im pomóc. Proszę bardzo, teraz jest na to sposób. A te wszystkie skarby możecie schować na przykład do takiego worka. On jest oczywiście przeznaczony na bieliznę. Świetnie przydaje się także jako worek do transportowania zabawek. Mamy więc termofor Mr. B, kocyk, grzechotkę, uchwyt na smoczek, piłkę, układankę, gryzek. O, weźmy jeszcze instrukcję. Tak. I możemy iść na spacer. Do zobaczenia. A ty chcesz jeść? Tak. Tak. Albo możemy iść coś zjeść. Tak. Pomachaj tu do kamery. Tak, machasz do kamery? Nie. Nie. Cześć. Laila za to. Jest bardziej subordynowana. Nasz mały, adoptowany pies. Pozdrowienia od Laili. Da 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 da